idzie. Proszę wstać, sąd idzie. Sędzia Anna Maria piękną na twarz oraz protokolantka Joanna nie Maria z twarzą taką sobie przeprowadzi rozprawę jawną przeciwko oskarżonemu Wiktorowi B., myśliwemu z tutejszego Połowieckiego. Czy stawił się oskarżony? Tak, troszeczkę się wstawiłem. Czy stawił się poszkodowany? Jestem. Ponieważ z ważnych przyczyn służbowych na sprawę nie mógł przybyć pan oskarżyciel, czyli pan prokurator, akt oskarżenia odczytam ja. Oskarżam Wiktora B., myśliwego z tutejszego koła łowieckiego o to, że w dniu 15 grudnia, przebywając w lesie z bronią i będąc pod wpływem oraz w stanie wskazującym, postrzelił z posiadanej przy sobie broni siedzącego na drzewie poszkodowanego Krzysztofa K., a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia, nie udzielając poszkodowanemu pomocy, czym wyczerpał znamiona przestępstwa z artykułu 17, 19 i 29, paragraf 1 i 2 oraz artykułu 313, paragraf 3 i artykułu 425, paragraf 2 Kodeksu postępowania karnego w sprawach leśnych, zdrowotnych oraz pijackich. Za co grozi oskarżonemu kara łączna 5 lat, 2 miesiące, 3 dni i 7,5 godziny pozbawienia wolności, utrata broni, przymusowe leczenie odwykowe oraz egzamin z ornitologii. Wysoki sąd jest w posiadaniu akt ze śledztwa, jednak z uwagi na to, że jest to rozprawa jawna, a wyrok musi być sprawiedliwy, chciałbym usłyszeć wersję zdarzenia zarówno od oskarżonego, jak i poszkodowanego. No więc proszę oskarżonego, jak to było? Proszę wstać. Proszę Wysokiego Sądu. Wstałem ja sobie rano i patrzę przez okno, a tam śniegu tyle, no to myślę, trzeba by było iść zapolować. Więc ubrałem się, pociągnąłem sobie łyk z piersiłeczki, wziąłem strzelbę i wyszedłem. Idę tak sobie do tego lasu, a zimno, zimno jak nie wiem co. No to pociągnąłem sobie łyk z piersiłeczki i idę dalej. Doszedłem w końcu do tego lasu, a tam śniegu tyle, no to pociągnąłem sobie łyk z piersiłeczki. Idę dalej szukać zwierzyny. Idę tak przez ten las, a zimno jak nie wiem co. No to pociągnąłem sobie łyk z piersiłeczki i dalej idę. Idę tak sobie, idę i nagle patrzę, a na drzewie siedzi kukułka. I kuka. Zimą kukułka? Tak, proszę Wysokiego Sądu. No to przymierzyłem i wypaliłem. Dobrze, proszę usiąść. Wysoki sąd chciałby, aby teraz poszkodowany opowiedział, jak to było. Tak, proszę wstać. No więc idę sobie ja przez las, a aż tu nagle widzę idzie pijany myśliwy. Iszczela. No to wlazłem ja na drzewo i wołam. Kuku, 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 panie szczeraj! Upominam pana, jeszcze jedno takie słowo, a zostanie panu karany karą porządkową w wysokości 500 zł. Proszę mówić dalej.
iszcze, iszcze, iszczej! Iżem, 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 Dobrze. Proszę oskarżonego. Czy tak było? Tak, proszę Wysokiego Sądu. Strzeliłem z broni produkcji rosyjskiej marki Iż, czyli Iżem. I co było potem, proszę poszkodowanego? Iżem, Iżem, Iżem spadł na śnie. A w jaką część ciała został pan trafiony? W dup, w dup, w tyłek. A czy poszkodowany to zawsze się tak jąka? Nie Wysoki Sądzie, tylko jak mówię. Dobrze. A takie pytanie, czy oskarżony udzielił panu pomocy? A gdzie tam? Dobrze, proszę mówić, co było dalej? Chce pan do ubikacji? Nie! Siedziałem ja sobie na śniegu, bo mnie tyłek biegł od rutututu. A czy oskarżony przysłał do pana jakąś pomoc? Kto pana w tym lesie znalazł? As. Pies, tak? A skąd? Szły jakieś dzieci, imię. No właśnie, jakie miały imiona te dzieci? Imię Iza. Proszę zaprotokołować. Poszkodowanego znalazł w lesie dzieci, których imiona to Iza. Dobrze, proszę mówić dalej. Ile było tych dzieci i jakie miały imiona? Iza. Brały mnie do domu. Czy oskarżony interesował się potem pańskim losem, zdrowiem, czy też sytuacją materialną? Nichu, wcale. Dobrze. Z przedstawionych zaświadczeń lekarskich wynika, że leczenie trwało kilka tygodni. I w tym czasie nie był pan zdolny do pracy. Zgadza się. A jaki jest pana zawód? Robotnik. Rolnik. No tak, rolnik to nie robotnik. Proszę podkreślić, poszkodowany posiada własne gospodarstwo rolne, w którym i w tym swoim gospodarstwie z czego ma pan dochody? Z hodowli krów. Nie. Królików. A dużo ma pan tych królików? 300. Aż tyle? Nie. 300 i dwa młode. I przeżyły tę pańską chorobę? Tak. No, w końcu dupą się królików nie karmi. Wobec zgromadzonych w czasie śledztwa przez organa ścigania materiałów, jak również po osobistych tutaj wyjaśnieniach, Wysoki Sąd nie ma wątpliwości, aby oskarżonego uznać winnym i wymierzyć mu najwyższą karę zaproponowaną przez prokuraturę. Jednak przed ogłoszeniem wyroku oskarżonemu przysługuje jeszcze czas na swoje ostatnie słowo. Chciałby oskarżony coś powiedzieć? Ma pan coś na swoją obronę? Na obronę? No jasne, że mam. No, brawo. Ale sprawiedliwość jest zawsze po stronie tych, co nie przychodzą z pustymi rękoma. No, albo mają immunitet.